Przyjrzyjmy się wielkimi brawami. Stoją niebieski, drużyna Elena Sztampot Teams, numerem drugim, Michał Łapka, z numerem 13, Wrocław Fania, z numerem 8, Maciej Kipiński, z numerem 16, Przemysław Głuczyk, z numerem 7, Leszek Majczak, z numerem 10, Kamil Tarkowski, z numerem 23, Patryk Wojczyk, z numerem 17, Łukasz Chodzina, z numerem 11, Piotr Wolkowski, z numerem 12, Krzysztof Dobrowski, z numerem 9, Artur Dortela i z numerem 22, Henry Wiedrajczyk. Drużyna Dupo, białe koszulka, z numerem 2, Sami Turek, z numerem 6, Artur Jasiek, z numerem 7, Sławomir Markowski, z numerem 3, Bartosz Ogniowa, z numerem 8, Robert Czerechowski, z numerem 1, Przemysław Pietrusz i z numerem 9, Robert Bogdanowicz. Nie, 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 nie
Dobra, szedłem tak, bo ślizgnąłem się i spadłem na brzuchę. Drużyna Sejma Szlaku 7 zajmuje pierwsze miejsce w grupie B z pokrętem 12 punktów na koncie. Drużyna 12 punktów na koncie na drużynę Lema Kuchni. Myślę, że jedno spotkanie rozgrywa więcej. Drużyna Długo z 6 punktami zajmuje 6 miejsce w grupie B. Thank you.
podwórkę trzecia bramka zdobywa Artur Dondera. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze.
5 faulów na koncie Dudro, zaledwie jedno przebiegnie na koncie drużyny Elmasz Stanley Pick. Wykonawcą będzie Michał Kłanko.
Jak na razie pierwsza połowa spotkania bez historii, 6-0 dla Ewa Sztambuc-Pin. Znaki do przerwy wybrali Michał Pawlo 1, Władimir Ekwania 2, Kamil Jankowski, Łukasz Łazina oraz Artur Jatela. Sponsorami drugiej edycji Sejm Boleńskiej Ligi Kalowej Piłki Nożnej Sada. Rozpoczynamy drugą połowę spotkania między Elma Sztambuckim a zespołem Piłki. Thank you.
że to prawda, że Aleksander został w stanie Dudek w drużynie Lukowa. Z linii w pola karnego obrabia strzelą będzie Maciej Dziepiński.
niestety strzał Leszka Majtczaka, broni Przemysław Pietruś. Let's go!
Kowalskiego. Rzut karny przedłużony dla Elmasz Nabłówki. Thank you.
była jeszcze szansa w ostatnich sekundach na zmniejszenie względu gości. No niestety nie udało się wykończyć tej sytuacji, aby wynik 8-3 do drużyny Elma Stanów Kwi. Z 3 planem dla drużyny Elma Stanów. I pokazał jego trafienie w ogóle wyrywania 3 rundy. Pani Pędrowski, Tomasz Pieńczyk, Łukasz Kozinak i Marko Kodela po jednej akcji. Dla zespołu Długo trafiali Kamil Kutek, Słowoj Pędrowski.